uchwały w sprawie druku nr 4 w sprawie zadań powierzonych z zakresu utworzenia, modernizacji, utrzymania ogródków wielolatkowych i osiedlowych oraz zieleńców i skweru z małą architekturą na 2014 rok. Jakby pani Basia była tak dobra, przyniosła to ostatnie pismo, które przyszło z rozdziału środków. To jest też, proszę Państwa, że termin jest do końca października, a kwoty, które mamy rozdzielić, jeszcze dlatego nie są nigdzie przypisane, bo nie ma tych kwot. Ja powiem tylko tyle. Zanim zaczniemy, bo tu nie chcę odbierać tutaj uprawnień Pani Przewodniczącej, żeby nie dostać jakiegoś posądowego postanowienia. Natomiast co do zieleni, jeżeli chodzi o ulicę, rejon ulicy Krasińskiego oraz Kaspiska dokładnie, bo Krasińskiego to tak już był łączny. Otóż proszę Państwa, po przeanalizowaniu jeszcze przed dzisiejszą sesją dokładnie pozostałych środków tegorocznych z bieżącego utrzymania, z tego ogólnego zapisu, który mamy, taki zapis, którego możemy korzystać, pozostało około 13,5 tysiąca do 14 tysięcy złotych na utrzymanie zieleni wysokiej ulicy. Otóż, proszę, tak Pan Jacek między innymi pytał, złożył pytanie, mówię, że to będzie na sesji, czy że nie trzeba, jak publiczna informacja, trzeba też odpowiadać? W związku z tym ja myślę, że jak odpowiedziałem panu wszystkim. Sprawa wygląda tak. Mamy jeszcze do planowane były środki, żeby na bagrach między innymi z tych środków zrobić pod urządzeniami zawodowymi zieleni utwardzenie terenu. Bo tam jest plac, znaczy wróć, to nie jest plac zabaw, tylko tam są urządzenia siłowe dla tej, no, dla młodzieży. Nie stać nas było wtedy na zamontowanie utwardzeń pod tymi urządzeniami. Po prostu jak ktoś, nie wiem, czy tam ktoś, jak ktoś bywa, rozumie, że tutaj część z Państwa tam bywa, to po prostu jest błoto tam po stronie. I to jest po prostu, no, nie do końca, jak nie zaura, nie korzysta, albo dzień wcześniej pada, to się z tych urządzeń po prostu nie da korzystać. I myślę, że to jest koło 4-5 tysięcy złotych. I pozostałe środki, jeśli taką wolą będzie Państwa radnych, możemy przeznaczyć na uporządkowanie terenu. Otóż przy ulicy tam Orawskiej Spiskiej chodzi o to, żeby wykosić te paszcze. Był jeszcze pomysł, żeby wzgórze lasowe, znaczy dokładnie mówiąc Czerwionki, bo na dzisiaj pod paszczą Czerwionki uczymy w rejonie przedszkola. Tam, gdzie ten teren, który kiedyś został wyporządkowany w tamtej kadencji, przy kaplicy. Tak, żeby nie było zgodne, że jak mówimy Czerwionki, że to jest koszona łąka. Żeby jeszcze po prostu przed zimą tą łąkę, no, w ładny sposób tam przygłaskać. Mówię o tym, że robimy Krzemionki, ale robimy Krzemionki w rejonie Kapliczki, a nie Krzemionki w rejonie Fordu, tak, Błonie. Także jeżeli wola będzie Państwa, to w tym roku teoretycznie możemy z tych pozostałych środków, oprócz jeszcze, są jeszcze, proszę Państwa, zgłoszone zostały do ZKIT-u dwa drzewa złamane w parku w Łaszowie, bo się złamały dwie wierzby i tam jeszcze chyba nie boli kogo. No, ale wczoraj, to wczoraj jeszcze były, bo są jeszcze jakieś takie drobne rzeczy, ale myślę, że forma 6-7 tysięcy mogłaby spokojnie przez ten teren zostać, jeżeli taka będzie pola rady. Ja tylko drogą wstępu, że nawet w tym roku istnieje taka możliwość. Nie dużo z innych rzeczy. Przepraszam, pani Basia jakby zreferowała tutaj tą romancję. Pani proszę Państwa, na wyjście sprawą zwyczajną do przewodniej uchwały jest załącznik, który jest integralną częścią uchwały dotyczącą zieleni i skweru. Pierwsze, bieżące utrzymanie zieleńców i skweru. Pielęgnacja zieleni niskich, wysokich, nasadzenia drzew i krzewów, porządkowanie terenów według wskazań dzielnicy.
montaż i wymiana ogrodzeń według wskazań dzielnicy, montaż ławek i koszy na śmieci według wskazań dzielnicy, montaż słupków lub wykonanie ogrodzenia terenu zielonego. I tutaj jest poprawka z uwagi na... No, taka była sytuacja, że pani była nieobecna i że w punkcie pierwszym dopisuje się zapis oraz ogródków jordanowskich w punkcie pierwszym. Bieżące utrzymanie zieleńców i skwerów i tak. Teraz montaż ławek, piąte, montaż słupków lub wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Bagrowej oraz poprawka, konserwacja ogrodzeń i słupków zastępuje się zapisem konserwacja ogrodzeń i słupków. Było skwer. Szóste, pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej w rejonie Bagrów i Stawu Płaszowskiego. Natomiast ogródki jordanowskie w punkcie pierwszym. Modernizacja doposażenia i doposażenia istniejącego ogródka jordanowskiego w parku imienia Bednarskiego. Realizacja zadania 80 tysięcy złotych. Drugie, zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Płaszowskiej pod kątem utworzenia ogródka jordanowskiego, kontynuacja zadania i doposażenia ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy. I to tyle. Wobec tego, jeżeli, nie wiem, państwo chcielibyście dać tę kwotę, tą końcówkę 13500 na uporządkowanie. Nie ten rok, nie ten rok. A słusznie, bo to jest na 14 rok. Tak jest. Proszę państwa. Czyli można otworzyć dyskusję, tak pani Zasiu? Tak. Proszę bardzo. Ja tam złożyłem poprawkę, ona troszeczkę jest podobna i spójna z tym, co pani Basia złożyła. Pani Basia też złożyła poprawkę. No, powiem, że to jest twoja poprawka. Nie, nie są dwie. Pani powiem, Basia złożyła swoją poprawkę, ja złożyłem swoją poprawkę. Moja poprawka ma dokładnie taką samą treść jak pani Basi Obłowskiej, natomiast idzie dalej, żeby ten zapis oraz konserwacja ogrodzeń i słupków skwerów przenieść do punktu trzeciego. Bo nie widzę powodu, żeby to było w punkcie piątym. Bo bardziej zasadne jest montaż i wymiana ogrodzeń według wskazań dzielnicy oraz konserwacja ogrodzeń i słupków skwerów. Nie, ale to pisze o konserwacja. No bo tutaj teraz takie jest, tak? Bo pan się odnosi do tego zapisu, a on jest nieprawidłowy. No ale pani Basiu, ja się odnoszę do tego, co jest w uchwale. Moją poprawką jakby prostuję również ten błąd, który wyszedł. Czyli skreślić, bo jest tak, w punkcie piątym mamy montaż słupków lub wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Bagrowej. Tam mam doprecyzowanie przy zalewie Bagrów. I to jest jedno literalne zadanie. A oraz konserwacja ogrodzeń i słupków skwerów powinno moim zdaniem być w punkcie trzecim, bo to jest tak samo jak mamy montaż i wymiana ogrodzeń według wskazań dzielnicy, tak samo konserwacja ogrodzeń i słupków skwerów jest według wskazań dzielnicy. Dziękuję. Ja chciałem państwa tylko poinformować, bo to jest przed dyskusją waszej, przed rozgrzaniem emocji. Jest łatwo porozmawiać o czym, o jakich kwotach my mówimy. Można, pani Basiu? Otóż Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przesłał informację w dniu wczorajszym o kwotach, które mają być one zmienione, ale na dzisiaj obowiązują. Dla dzielnicy 13 przypisano kwotę, jak dla każdej innej dzielnicy, na Zielonice i Skwery 131 750. I na ogródki jordanowskie, proszę państwa, kwota kładąca na kolana to jest 12 890. Razem, proszę państwa, daje to kwotę 144 640 zł. I gdyby to zostało, to proszę państwa, odejmiemy od tego kwotę 80 000 zł, który idzie na park Bednarskiego, pozostają 64 000. Utrzymanie, proszę państwa, z tych środków jeszcze płacimy co miesiąc utrzymanie ogródków jordanowskich, które dzielnica, to jest po przetargach, to jest około 30 tysięcy, tam jest chyba 36 tysięcy rocznie.
W związku z tym, proszę Państwa, 64, jak odejmiemy, zakładam, że 34, na wszystkie inne rzeczy pozostaje, proszę Państwa, niecałe 30 tysięcy złotych i to tak naprawdę będzie w dyspozycji niedozysponowanej, tym będziemy mogli, przepraszam za słowo, poszaleć. Tymi 30 tysiącami i z tych 30 tysięcy to mamy właśnie tą uporządkowanie zieleni, pielęgnację, no, coś się zrobi, tylko miejmy świadomość o środkach, które mówimy. To ja, to wczoraj przyszło, nie wiem, czy ponoć ma być to zmienione. Ale nie wiem. Ale jak jeszcze trwa, że tak powiem, debata, ja muszę powiedzieć tak, w tym samym paragrafie przyszło na remonty drugich chodników i tu już po prostu siadłem, wczoraj mówiłem brzydko na komisji, po prostu dzielnica 13 dostała, proszę Państwa, na zarządzie, przepraszam, nie na to. 701 200 000 złotych. To by mnie może nie przerażało aż tak, gdyby nie to, że najmniejsza dzielnica w Krakowie, to jest dzielnica 9, dostała, proszę Państwa, 1 029 000 złotych. To ma być poprawka, ale ja nie wiem, jaki algorytm tu został zastosowany. Ja już nie mówię o wielkości dzielnicy, bo może u nas nie ma aż tyle mieszkańców jak 60 tysięcy, jak dzielnicy 12, ale obszarowo jesteśmy duży. Ilość dróg mamy dużo, bo dzielnica jest... Ale dziewiątka ma niecałe chyba 20 tysięcy. No ale ma niecałe 20 tysięcy. Nie chodzi o to, tam jest algorytm, proszę Państwa, do liczenia. Jak patrzę na dzielnicę 9, która ma 1 029 000, a u nas jest 701 tysięcy. I patrzę, proszę Państwa, jeszcze na dzielnicę, a na przykład to już w ogóle nie zrozumiałem z nami. Bo ósma dzielnica, co by o niej nie powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to jest gigantyczna dzielnica, bo to jest Ruczaj. Sięga... Zawsze miano jest. A proszę Państwa, 690. Także to jest w ogóle, nie wiem jak to czytać, dlatego że ja sobie tu znaki zapytałem, jak to czytać w ogóle? Bo albo się pomyliły kreseczki. Zainteresowanie dopisane. Nie, ale proszę Państwa, pierwsza dzielnica, no niby jest tam, no jest duża, no, pierwsza dzielnica, no ale 1 023 000. No dobra, tylko nie ma nawet co czytać, bo to na pewno jest jakaś pomyłka, bo trzeba po prostu wysyłać pismo wyjaśnienie, bo to jest, no nie wiem, no albo nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to traktować jako żart, czy jako pewną prowokację, no jest to, w każdym razie chciałem Państwu powiedzieć, że to jest, to zaraz to skrzeruję, zresztą to mailem do Was wszystkich przyjdzie, zresztą nawet nie, szkoda się denerwować. Bo nawet Panie Adamie, czy Pan się tam nie denerwował, jak powiedziałem, popatrzę tutaj przewodniczący w danych dzielnicach, to też się nie zgadza. Też się nie zgadza, cholera, nawet polityki tu nie widzę, tu, no, ale mówię, to też się nie zgadza. Jestem bardzo niepolityczny. Proszę Państwa, chciałem tylko Państwu powiedzieć, że tak naprawdę do dyspozycji będziemy mieli niecałe... Ale spokojnie. Proszę Państwa, będziemy mieli, zakładając, że ta uchwała przejdzie w takiej wersji, będziemy mieli tak naprawdę zamknięte, znaczy do dyspozycji 30 tysięcy, dlatego że podjęliśmy uchwałę do WPF-u i do WPI odnośnie Parku Bednarskiego. W tym roku jest projekt, w związku z tym ta kwota, jesteśmy związani, tu nie możemy nic z tą kwotą zrobić, mimo siły woli Panie Adamie i potrzeby tutaj przekazania gdzie indziej środków, nie możemy w tej sprawie nic zrobić. Nie możemy, proszę Państwa, z innych zapisów wynika, że nie możemy zrobić nic z utrzymaniem ogródku, bo mamy obowiązek po wybudowaniu ogródku przeznaczyć kwoty na jego utrzymanie, te, które są nasze, w związku z tym to następne odcinamy kupą. I według moich obliczeń przy tej kwocie zostaje około niecałe 30 tysięcy pod warunkiem, że będzie w miarę tanio przetarg na utrzymanie ogródku. To jest tylko woli takiej, żebyśmy wiedzieli, że ta walka jak będzie to jest na... Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Złożyć poprawkę, to przystępuję, proszę Państwa, do odczytywania poprawek. Pani Basiu, prosiłbym, żeby przekazać poprawki, które Pani skrupulatnie tutaj trzyma. Sześć poprawek. Po kolei Pani głos ustawiam te pierwsze. Proszę bardzo, numerujemy. 1, 2, 3, 4, 5, łoma. I 6. Proszę Państwa, już będziemy odczytywać. Poprawka numer 1 pana Adama Wrony. Druk numer 4. Dobry druk? 4.
załącznik numer 1, w punkcie ogródki Jordanki dopisać punkt 4, zagospodarowanie terenu zielonego poprzez budowę ogródka jordanowskiego na terenie łąki między ulicą Lipską, Mały Płaszów, pętla tramwajowa, Adamowa. Odpowiadam, z tych pieniędzy nie bardzo jest, to jest, no oczywiście ja powiem tak, jako przewodniczący zarządu, bo my realizujemy to swoje prawne. Nie ma za bardzo, dlatego że jeżeli możemy, chcemy zrobić jakiś ogródek, musimy zrobić projekt. Jak przewidzimy środki na projekt, to musimy przewidzieć środki na realizację. Wystąpi poza naszą kadencję. To jest tylko taka krótka słowa komentarza. Oczywiście wszystko jest możliwe w rękach rady. Miasta też. W mieście też tu można. Ale ja tylko czytam poprawki i będziemy dyskutować. Żeby wszyscy znali wszystkie poprawki i wrócimy do tego. Poprawka numer 4 do projektu uchwały. Do druku numer 4, poprawka numer 2. W punkcie zielonej sfery dopisać punkt uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami Spiską Orawską. Spiską Orawską, pani Basiu. Tam mamy takie ulice w dzielnicy. Poprawka do uchwały Komisji Infrastruktury. Poprawka numer 3 do druku numer 4. To jest poprawka pana Jacka Bednarza w sprawie zadań powierzonych. Pani Basiu. To jest przytoczona nazwa uchwały. W załączniku numer 1 w punkcie numer 5 wykreślić oraz konserwacja ogródków i skwerów. W punkcie numer 3 dopisać oraz konserwacja ogrodzeń i słupków. W punkcie numer 5 dopisać terenu zielonego zalew Bagry. To są poprawki, które idą w duchu tym, co było mówione na komisji. Między innymi to, że jak jest ta Płaszowska ulica po sankcji tylko Polski, tam jak zostało wykonane chyba 6 czy 7 lat temu ogrodzenie, to już przekliję, bo ZIKI tego nie wymaga. Poprawka numer 4 do druku numer 4. Pani Barbary Orłowskiej. W załączniku wprowadza się następujące korekty. W części dotyczącej zieleni sfery punkt 1 dopisać zapis oraz ogródków jordanowskich. Rozumiem, że tam w tytule nie ma. A reszta jest wykreślona, bo rozumiem, że się powtarza z pana Jacka poprawki. Tak. One korelują sobą. Dobrze. Projekt uchwały, poprawka numer 5 pana Jacka Młynarza. W załączniku numer 1 dopisać zieleń z zieleni jordanowskiego. Punkt 3 przyjmuje się brzmienie montaż i demontaż, wymiana ogrodzeń według kazań dzielnicy. I wymiana pan napisał. No, czyli wymiana pani wyczyta żadnego wspólnika. Jeszcze raz. Pani wyczyta żadnego wspólnika. Jak? Montaż, demontaż i wymiana ogrodzeń według wskazań dzielnicy. Chodzi o to, że niektóre chcą te ogrodzenia zwyższone albo niepotrzebne. Ale wystarczy swobodny montaż dopisać. Wymiana. Wymiana to jest demontaż. Montaż jest wymiana. Demontaż to jest zdemontowanie i zamknięcie. Trzeba powiedzieć, proszę państwa, też, że pani Jacek to ma wiele racji, dlatego że często jest tak, że mieszkańcy na siłę, znaczy na siłę, no, wydaje nam się, że jest to ważne, żeby jakiś zieleniec ogrodzić. Potem się okazuje, że ten ogrodzony zieleniec, mamy więcej problemów z tym grodzeniem, no, jest to na przykład przy, nie wiem, przy dworcowej. No. Tam trawnika i tak nigdy nie było i nie będzie, bo ludzie deptają, natomiast stwarza zagrożenie w ruchu pieszych. Na przykład czy Krasińskiego deszczu, albo jest śmietnikiem i nie ma jakiego nawet uporządkować. Poprawka do druku numer 4, poprawka numer 6, pana Adama Wronia. W paragrafie 3 punkt 1 ogródki jordanowskiej zapisać kwotę 40 tysięcy złotych przeznaczyć na wykonanie prac budowanych w ogródku jordanowskim przy ulicy Lipskiej. No nie mogę podać głosu. Ale kto by chciałem, ale plac jest. Pisze pan prac, wykonanie prac budowlanych. Niestety, panie Adamie, nie mogę tej poprawki podać pod głosowanie, bo nie będzie się finansować. Nie mamy na to pieniędzy. Pod głosowanie pan może zawsze podać. A nie mogę. Może pan podać, a jak zagłosują radni? Nie mogę, panie Adamie, nie mogę, no, nie finansując. No, przecież państwo, ile mamy do dyspozycji tak naprawdę środków? No dlatego przesunięcie 40 tysięcy. Ale skąd? Z paragrafu, z punktu pierwszego ogródki jordanowskie. To z 14 parku. Nie możemy z parku wydać. Ale panie Adamie, chciałbym, żebyśmy się słuchali. Spokojnie. To jest spark bednarskiego wpisany jest WPF i WPI. Podjęliśmy w tej sprawie uchwałę. Nie możemy, proszę państwa, czy my chcemy, czy nie chcemy,
zobowiązanie powstało i w budżecie miasta, jak daliśmy na projekt, będzie wpisane i te pieniądze ze sferów będą zmniejszone o pieniądze te, znaczy budżet dzielnicy będzie zmniejszony o 80 tysięcy na park Bednarskiego. Przecież to nie jest pierwszy rok, jest pan rozumie świadomym radnym, w związku z tym tych pieniędzy nie ma. I z tych pieniędzy, mówię, będzie mniej o 80 tysięcy. Drugie zobowiązanie dzielnicy to jest zobowiązanie na utrzymanie, bo możemy tworzyć własne ogródki jordanowskie pod warunkiem, że je dzielnica utrzymuje. I te ogródki, przypomnę, jest na ulicy Śliskiej 1, drugi jest na ulicy Imanowskiego, trzeci jest na Kwadrat, a czwarty, nie proszę pana, nie na Myśliskiej. Na Myśliskiej nie jest ogródek dzielnicowy. Ale pan rozumie, że już pan powinien po jakimś 10 razach przyjąć to do wiadomości. To nie jest ogródek, który budowała dzielnica i utrzymuje dzielnica. Ale dzielnica będzie utrzymywać następny ogródek, który powstał przy ulicy Płaszowskiej. I mamy 5 ogródków, czyli będzie ta kwota większa. Nie mamy natomiast ogródek. Cztery. No nie szkodzi. Cztery. I ani ogródek przy ulicy Krasickiego na dole. Plantach Nowackiego nie jest w dzielnicy. Ani proszę pana przy ulicy Myśliwskiej. Nie jest utrzymywany przez dzielnicy. Leży na terenie dzielnicy, nie był robiony z budżetu dzielnicy, był robiony bezpośrednio z budżetu miasta i nie jest utrzymywany przez dzielnicy. Ale proszę państwa, na ulicy, której skazałem na łące, od kilku lat, bo ja wiem, że wcześniej był to teren spółdzielny, nie można było tam zrobić nic. Jest 19 bloków, nie ma nawet piaskownicy. Mieszkańcy kilkanaście razy zwracali się, jeśli nie 10, z prośbą o wprowadzenie do budżetu, do projektów. Nigdy nie został wzięty pod uwagę. Ja sama zlikwidowała własne ogródki jordanowskie. Ale wspólnoty mieszkaniowe, proszę pana, żadna ze wspólnot mieszkaniowych na własnym terenie nie chce mieć ogródka. Ale został to prawda, moja ma i rozbudowała teraz, więc proszę nie mówić, no, to nie też, to mówi pan nieprawdę, że nie ma w tamtym terenie ogródków. Ale nie na terenie miejskim, między blokami, nie ma ani jednego ogródka jordanowskiego. Ja nie odpowiadam się merytorycznie, bo jestem za tym, żeby było jak najwięcej ogródków jordanowskich. Mam moje dziecko i jest to słuszne. Tylko problem polega na tym, że ja panu odpowiadam, że nie ma montażu finansowego pozwalającego na 40 tysięcy przesunięcie, bo różnych środków na dzisiaj stan wiedzy jest 30 tysięcy. I nie możemy przesunąć tych środków z paragrafu 1 z WPR. Dobrze, nie ale mogę sponsorów nawet możemy dać środki na rozpoczęcie po prostu na... Nie możemy, dlatego że musimy podjąć za tą uchwałą, proszę pana, powinny iść 3 uchwały. A dokładnie jedna w postaci 2. Kadencja się skończy, przyszła rada, być może to ale tak panie, tak może. Proszę pana, może? Wszyscy przecież, ale odpowiadam panu. Za inwestycją przy projekcie nie ma i nie będzie pieniędzy. Panie Adamie, damy po prostu zielonego światła, nigdy nie będzie pieniędzy. Panie Adamie, pan wnioskuje, żeby obciąć 80 tysięcy o połowę. Nie, tak. A to jest fizycznie i prawnie niemożliwe, rozumie pan? No. Ale mamy pozostałe środki jeszcze. No i ale pan może nie wniosuje. Ale które środki? Pierwszy poprawę wnioskuje. Proszę państwa, chciałbym tylko, żeby ta dyskusja nie była... Wnioskuję o wprowadzenie. Proszę państwa, ja odpowiadam tak. Drugi formalny problem, który widzę z państwą poprawką, to jest w paragrafie numer 3. Patrzę, w paragrafie numer 3 to jest uchwała, chodzi w życie z dniem podjęcia. Panie Adamie, nie da się wpisać do tego paragrafu, To proszę dać to. Chciałem powiedzieć tak, obiecał pan państwu, że będzie pan odprowadzał arabską, nie widzę poprawki. Jak to jest poprawka przedstawka złożona? No, jak to? Jak to? Przecież... Pan mówi, że pan wnioskuje o wprowadzenie, a pan nie wnioskuje. Panie Basiu, są dwie poprawki. Tak, dokładnie. Jest poprawka złożona, jest poprawka. No nie, ale żeby obniżyć. Nie. Pan Adam złożył dwie poprawki dotyczące tych ale pan spyski złożył. Rozumiem, to w jednej osobie. Nie, przepraszam. Nie. Panie Adamie, nie rozczytałem tej drobnej subtelności. Pierwsza poprawka nie ma. Też dotyczy tego szaleństwa. Moja była poprawka pierwsza. Ale dotyczy małego prawa. Ale mnie, ja się pytam, bo pani Basia też się dotykuje. Mówię, że są dwie poprawki dotyczące ulicy. Dokładnie. Tak, i obym autorem jest pan. Tak. Tylko, że jedna wprowadza zadanie bez określenia kwoty, tak. A druga wprowadza jakby dokładnie. Dołożenie.
Uprzejmie Państwa informuję, że nie możemy podejmować uchwał, które nie ma źródła finansowania, bo nam odrzucą, nie przyjmą uchwały, bo nie można projektować, to znaczy tak, na obrótki jordanowskie potrzebne jest, proszę Państwa, na dzisiaj minimum, znaczy jak jest na terenie zabytkowym, to jest pozwolenie na budowę, jak nie, to jest minimum zgłoszenia, z reguły jest pozwolenie na budowę. W związku z tym wymaga, ale co jest najważniejsze, wymaga dokumentacji projektowej ze strefami bezpieczeństwa. Jeśli mówimy, że będziemy robić ogródek, to znaczy, że go projektujemy. Jeżeli go projektujemy, to musimy pokazać, jak go realizujemy i jakie kwoty przyjmujemy do realizacji. Przypomnę Park Bednarskiego. No, taka sama sytuacja, podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o ulicę Myśliwską. Oczywiście to może do Państwa niektórych nie docierać ta informacja, ale... No jak to przy Myśliwskiej nie wybrałem. Przy Płaszowskiej, przepraszam, to przejedzcie. Panie Jacek, myślę, że możemy wziąć pod uwagę i tą pierwszą poprawkę pana radnego przyjąć, dlatego sprawę nie zaczniemy od projektowania. Tylko tak na dobrą sprawę, jeżeli zacznie cokolwiek robić, to przede wszystkim musi nam określić koszty. Bo my dzisiaj tych kosztów nie znamy. I nigdy nie będzie zaczynane od projektu, tylko tak naprawdę od koncepcji. Czyli to, co Państwo tutaj też dzisiaj mieli przedstawione, czyli generalnie koncepcja. I z tej koncepcji, tak na dobrą sprawę, dopiero będzie wiadome, ile będzie kosztował mniej więcej projekt i ile ewentualnie jakimiś tam wskaźnikami, w zależności jaki to będzie obszar, ile taki ogródek może kosztować. I myślę, że taka koncepcja i takie nawet forma wprowadzenia tego zadania jest zasygnalizowanie potrzeby w tym miejscu tego typu ogródka. Bo myślę, że on jest wskazany. Zresztą to, co Państwo tu dzisiaj przedstawiliście, to zaangażowanie mieszkańców. Tam jakby też początkiem były konsultacje prowadzone z mieszkańcami w ramach projektu, który prowadzili studenci Politechniki Krakowskiej. Więc to i tak się nie będzie opierało jakieś niebotyczne kwoty, a w którymś momencie to zadanie i tak powinniśmy rozpocząć. Natomiast ja upolewam jedynie na tym, że ta lokalizacja nie została wskazana przez zarząd do programu Smoczych Skwerów, bo myślę, że byłby to dobry temat, dobra lokalizacja. Z pisma, które żeśmy przeglądali ostatnio, które zarząd wystosował, nie było tej lokalizacji. Były dwie lokalizacje, natomiast tej lokalizacji... Była ulica Redemptorysów. No, natomiast to nie było wskazane, więc mówię, no szkoda, że nie poszedł taki sygnał. Akurat myślę, że tutaj ta poprawka niczemu nie zaszkodzi. Natomiast oczywiście do tej drugiej poprawki, panie Adamie, no to ona jest bezpodstawna i bez jakiegoś tam sensu, bo mówimy szukać pieniądze z zadania, na które przeznaczyliśmy pieniądze, no trzeba to rzeczywiście konsekwencji. Dobrze, przekroczyliście mnie Państwo, wysokie poprawkę. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby złożyć poprawkę, zabrać głos? Mówię, na dzisiaj mamy taki stan finansów, zobaczymy, w ogóle nie wiem, jak oni będą ściągać te pieniądze, ile tych pieniędzy będzie. Bo też nie wiadomo, ile Rada Miasta, jakim ostatecznie podejmie uchwałę. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Poprawka numer 1 do druku numer 4 w punkcie ogródki jordanowskiej dopisać punkt 4, czyli w ogródkach jordanowskich. Zagospodarowanie terenu zielonego poprzez budowę ogródka jordanowskiego na terenie łąki między ulicą Lipską a Małym Paszą, pętla tramwajowa. Ten teren jest olbrzymi, ale takie zadanie to jest sygnalizacja potrzeby w danym regionie. To tyle. I co? Trudne w realizacji, ale znaczy w ogóle nie, ale jest sygnał.